interesuje nie tylko kierowców i nasz także. Spotkanie z Ligą Ochrony Przyrody nieco później, a teraz spotkanie z Ksenią Burkhardt, która dziś inauguruje tak namacalnie nowy cykl, cykl dotyczący zawodów bardzo różnych i takich ciekawostek, raczej tajemnic związanych z wykonywaniem poszczególnych zawodów. Zawodów, o którym nie można się zawieść, bo to ludzie, na których zawsze można liczyć, którzy potrafią nam uratować nie tylko dobytek, ale i życie. Tak, to mowa o strażakach oczywiście, jeśli Państwo jeszcze się nie domyślili. Dzisiaj chciałabym, zastanawiali się Państwo, oglądając jakąś bajkę z dziećmi albo jakiś film, serial dotyczący strażaków, że mają taką wielką rurę u siebie i zawsze na niej zjeżdżają. Na pewno to robią. Nie zjeżdżają po niej? No właśnie to jest tak, że jeśli są stare jednostki budowane wcześniej i takie piętro, zaplecze socjalne dla strażaków jest na pierwszym piętrze, no to wtedy faktycznie ta rura jest, żeby oni jak najszybciej dostali się do tych swoich samochodów, żeby... Środa pochmurna i to nawet bardzo pochmurna. W całym regionie spodziewane są też opady śniegu. Miejscami synoptycy przewidują także zamglenia. Termometry wskazują od minus 4 stopni w górach do minus 2 w pozostałej części regionu. Nocą chmur więcej, w całym regionie znów pogruszy śnieg. Temperatura spadnie do minus 5 stopni w górach i minus 3 w pozostałej części województwa. Czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami wciąż może kruszyć śnieg. Termometry będą wskazywać podobnie jak nocą, od minus 5 do minus 3 stopni. There's a heart.